Promujący Tomasza Adamka Mateusz Borek zadeklarował w nagraniu wideo opublikowanym na Twitterze, że góral gotów jest zmierzyć się 6 października w Chicago z Jarrellem Millerem. Wcześniej opiekunowie Amerykanina walkę zaproponowali Arturowi Szpilce. Jednak Szpila miał już w planach konfrontację z Mariuszem Wachem, do której prawdopodobnie dojdzie 10 listopada. Szef MB Promotion zastrzegł jednak, że chciałby, aby oferta finansowa dla Adamka była wyższa od tej przedstawionej Szpilce. Jeśli się będą zgadzać wszystkie warunki, jeśli będą się zgadzać finanse, nie ma problemu, możemy 6 października boksować w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Zdajemy sobie sprawę, że Herb potrzebuje polskiej publiczności, jest duża społeczność, duża polonia amerykańska w Chicago. A z mojej strony ja mogę powiedzieć tak, bardzo lubię Artura Szpilkę, natomiast się Artur jest 2 kroki za Tomkiem, a mniej więcej znamy tą propozycję finansową dla Artura. Jeśli te 2 kroki, ta oferta będzie do przodu finansowa, to nie ma problemu. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie się szybko dogadać. Tomasz Adamek po raz ostatni boksował w kwietniu, pokonując przed czasem Joeya Bella. Góral pierwotnie na ring powrócić miał 10 listopada walką w Polsce, ale wobec planowanego na ten dzień starcia Szpilki z Wachem poszuka prawdopodobnie innej opcji. Damn.